Po reformie edukacji na mapie szkół w Tarnowie wyrośnie liceum sportowe nr 21. Będzie to szkoła, która powstanie na miejsce gimnazjum nr 11. Nowa placówka może wkrótce stać się kuźnią sportowych talentów. Będzie to bardzo ciekawa propozycja dla gimnazjalistów, ponieważ próżno szukać takiej szkoły na mapie powiatu tarnowskiego. W planach 21. Liceum Ogólnokształcącego Sportowego znajdą się 4 oddziały sportowe. Pierwszy z nich to oddział klasa piłkarska dziewcząt i chłopców. Jest to klasa, której patronat obejmie Brukbet Termalika S.A. oraz Wydział Szkolenia Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Kolejną klasą to będzie klasa koszykarska dziewcząt i chłopców, nad którą patronat obejmie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 18-11 Tarnów. Kolejną klasą będzie klasa siatkówki dziewcząt i chłopców, nad którą patronat obejmie drużyna Grupa Azoty PWSZ Tarnów. Klasą ogólną będzie klasa medialna. Nowością w tej klasie będą organizowane warsztaty, które będą prowadzić profesjonalni dziennikarze i oczywiście takie warsztaty po zakończeniu takich warsztatów będzie można uzyskać certyfikat. To jest oferta, która mam nadzieję zainteresuje szeroką rzeszę uczniów. Konkretnie nam chodzi o obecnych absolwentów szkół gimnazjalnych, którzy potencjalnie od 1 września 2017 roku rozpoczną naukę w tej szkole, czyli 21. Ogólnokształcącym Liceum Sportowym. Szkoła również zapewniać będzie dobrą bazę sportową. Należy mówić o trzech ważnych rzeczach, czyli przede wszystkim sport, nauka i pasja. A więc nasze liceum oferuje kształcenie ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości, jak również specjalistyczne treningi sportowe. Fachowa opieka trenerska, mamy w planach również organizację obozów sportowych w kraju i za granicą. Specjalistyczny sprzęt, który jest bardzo ważny przy prowadzeniu na takim poziomie treningów sportowych. No i przede wszystkim bardzo dobra, można powiedzieć doskonała baza dydaktyczna. Hala sportowa, która, jak już mówiłem wcześniej, teraz jest w trakcie termomodernizacji. Boiska, siłownia, sala fitness i ta odnowa biologiczna, którą planujemy również na basenie. Kolejnym atutem jest miejsca w tarnowskiej bursie szkolnej. Małopolska Telewizja IMA w obejmie patronat nad klasą ogólną. Będzie to klasa medialna, która zgłębiać będzie wiedzę związaną z komunikacją społeczną. Panowie zmierzyli się w turnieju piłkarskim, a panie i dzieci oraz wszyscy chętni korzystali z promujących zdrowie atrakcji. Za nami niezwykły dzień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Organizujemy różne ciekawe badania dla osób z zewnątrz, z miasta. Każdy może przyjść, może zrobić badania swojego zdrowia, swojego stanu zdrowia, badania także postawy na przykład. I mamy rozgrywki piłki halowej. Więc dzieje się dużo, można spędzić miło czas, całe przedpołudnie niedzielne można spędzić miło w naszej uczelni, a wszystko to służy bardzo dobremu celowi, czyli jest to cel charytatywny, działamy na rzecz Fundacji Kromka Chleba, która buduje hospicjum Via Spei i chcemy wspomóc. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, to hospicjum, ale jak wiadomo, tego typu inwestycje, tego typu inicjatywy są kosztowne. Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tej zabawy. Aktualnie stan jest taki, że mamy stan surowy zamknięty. Jesteśmy na etapie wykończenia instalacji wewnętrznych. Teraz będziemy zajmować się instalacją gazów medycznych. Planujemy dokończenie też instalacji elektrycznych, gazowych i będziemy myśleć o położeniu tynków we wszystkich pomieszczeniach. Także to są takie najważniejsze etapy na ten rok w budowie hospicjum. Mhm. Oczywiście to jest czas dla nas bardzo ważny. Wszystkich Państwa zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz budowy hospicjum w Tarnowie. Jest to dla nas bardzo taki istotny czynnik, który wspomaga budowę każdego roku. Także bardzo zachęcamy do przekazania środków z 1%. Całkowity dochód ze zbiórki prowadzonej w trakcie turnieju oraz pikniku rodzinnego zostanie przekazany Fundacji Kromka Chleba, która buduje hospicjum Via Spei w Tarnowie.
Za nami czwarta edycja turnieju Lis Szachownicy o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Lisia Góra. Na hali sportowej w zespole szkół tłumy mieszkańców rywalizowało o miano najlepszych. Celem turnieju jest propagowanie zasad fair play, a także popularyzacja gry w szachy. To jest pewnie też wynikiem pracy, która jest na co dzień tutaj zaangażowana w szkole, w zespole szkół w Lisiej Górze. Tutaj jest kółko szachowe, tutaj są zajęcia dodatkowe z szachów dla wszystkich chętnych dzieci. Działa Uczniowski Klub Sportowy, który jest również wspierany z pieniędzy, z budżetu gminy na tą działalność. I jedną z sekcji jest sekcja właśnie szachowa. I naprawdę nasza młodzież, zawodnicy, którzy wokół UKS-u w jakiś sposób funkcjonują, osiągają coraz lepsze wyniki, coraz większe sukcesy, ale to w zasadzie tak naprawdę nie o to chodzi. To właśnie chodzi o to, żeby oderwać po prostu młodzież, oderwać dzieci od komputera, od laptopa, od tableta i to się nam udaje. No, czwarty turniej Lis Szachownicy w Lisiej Górze, 134 uczestników, naprawdę imponująca frekwencja, która z roku na rok jest coraz większa. Jestem przekonany, że za rok będziemy mówić o większej liczbie uczestników. Za rok kolejna edycja, oczywiście, że tak, pewnie w międzyczasie jeszcze takie typowo rodzinne, tutaj wewnętrzne, gminy Lisia Góra, jeszcze zawody, turniej szachowy, ale o tych szachach naprawdę jest coraz więcej, jest coraz głośniej i coraz więcej osób wokół nich się skupia. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję turnieju i jednocześnie zapraszają już za rok. Grupa Bikers Tarnów zaprasza do udziału w wycieczkach rowerowych. W każdą sobotę można razem z nimi przemierzać ciekawe trasy. Wystarczy dołączyć do grupy na Facebooku pod nazwą Bikers Tarnów i przyjechać na umówione miejsce zbiórki. Jesteśmy grupą Bikers Tarnów, prowadzimy stałe sobotnie wyjazdy, zapraszamy wszystkich mieszkańców i okolic i przyjeżdżają też do nas rowerzyści spod Krakowa nawet, także serdecznie zapraszamy w sobotę za Lasek Lipie. Grupa powstała, jeszcze założyła się w sumie od listopada zeszłego roku. W sumie to jest taka odnowa grupy, od grupy Kreator Zdrowo Rowerowo. Jednak poszliśmy troszkę tam dalej, troszkę więcej zrobiliśmy, więcej wydarzeń, więcej aktywności my włożyli w tą nasze kręcenie i widzimy wyniki. Mamy stałe non-stop wyjazdy i chętni są do jazdy. Każdy, kto chciałby z nami jeździć, nie tylko żeby się zapisywał i żeby tylko był, że fizycznie jest w grupie, ale taki, który aktywnie jest rowerzystą, to zapraszamy. Tymczasem prognozy pogody wyglądają coraz lepiej, a więc tym bardziej zachęcamy do udziału w wycieczkach rowerowych.